Pamiętam, że usypianie Blake było łatwe. Z pięcioraczkami jest inaczej. Idziemy spać. Usypianie jej trwało kwadrans. Pięcioraczków 45 minut. Każda musi się załatwić. Wezmę cię na ręce, jak się załatwisz. Najpierw idziemy do łazienki. Hazel będzie pierwsza. Potem kładziemy je do łóżek. Kiedy zaniesiemy na górę jedną lub dwie, inne już zdążą wstać. Mamo, dlaczego nie leżycie w łóżkach? Kiedy położymy piątą, resztę trzeba kłaść na nowo. Muszę do łazienki. Znowu? Wieczorna rutyna nie może trwać półtorej godziny, bo jesteśmy zmęczeni i chcemy spać. Pora spać. Nie, Parker i Hazel. Nie, Rai-Rai. Wszystkie trzy idziecie spać. Nie, tak. Nie pora na skoki. Usypianie ich trwa długo, bo nie jesteśmy konsekwentni. Czasami kładziemy je spać po kolei. Chodź, śpiąca królewno. Kiedy zaczną chodzić, najlepiej kłaść dzieci wszystkie razem. My zaczęliśmy tak robić, gdy miały po 5 lat. Zacznijcie, gdy dzieci będą w wieku 4 lat. Czas do łóżka i wszyscy idą na górę. Też się uczymy. Jesteście jak szczeniaki. To nerwowy moment. Powtarza się codziennie, więc bądźcie cierpliwi. Impreza z pizzą. W końcu usną.